Co cię sprowadza do Gdańska? A sprowadza mnie tak naprawdę chęć obejrzenia meczów reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy, ale również możliwość potrenowania. To, że przyjechałeś do Cieszyna, to ma też wpływ osoba Andrei Anastasiego. Za czasów kadry nie jeden raz nie ukrywaliście, że świetnie wam się współpracuje. Czy tutaj też osoba trenera miała wpływ na to, że przyjechałeś wcześniej? Na pewno osoba trenera miała na to wpływ. Mamy bardzo dobry kontakt, znamy się bardzo dobrze, więc nie było problemu, żeby ustalić taką możliwość po prostu trenowania z zespołem. Myślę, że ten tydzień będzie czystą przyjemnością. Kiedy w Iranie zaczynasz okres przygotowawczy przed sezonem? W Iranie sezon zaczyna się troszeczkę później, więc całe przygotowania są trochę przesunięte. Również graliśmy azjatyckie mistrzostwa klubowe bodajże miesiąc temu, więc mieliśmy pewien okres, w którym już trenowaliśmy i graliśmy, więc możemy klub sobie pozwolić na pewne przesunięcie w terminie. Ale ja zaczynam już przygotowania już teraz. Wiem, że w klubie też powoli wchodzą w rytm przygotowań, więc tak naprawdę start jest tutaj. Jeszcze nie wiem, gdzie będzie ten okres pomiędzy i później już Iran. Życie w Teheranie na co dzień, czy wszystko jest tam zgoła inne niż w Polsce? Na pewno to też dla wielu osób jest dosyć ciekawą sprawą. Iran jest ciekawym miejscem turystycznie, dlatego że jest to kraj jeszcze nie otwarty na świat przez różnego rodzaju sankcje, więc możemy zobaczyć rzeczy, których nie widzimy normalnie na co dzień w innych krajach. Przez to przyciąga bardzo dużo turystów i ten ruch turystyczny jest bardzo duży. Dużo przyjeżdża również Polaków. Na pewno zaskakuje duża odmienność i tak naprawdę ciężko jest powiedzieć, na czym polegają różnice, bo Iranu, życia w Iranie, współpracy z ludźmi w Iranie trzeba się cały czas uczyć. I tak naprawdę po pierwszym roku nie zdawałem sobie nieraz rzeczy, jakie różnice jeszcze mogą mnie spotkać. I tych różnic się uczę na nowo. Jest to na pewno ciekawe doświadczenie, coś, co otwiera spojrzenie na świat. Teraz trochę o siatkówce w Iranie. Poziom reprezentacji jest coraz wyższy. Reprezentacja, która też w dużej mierze składa się z graczy ligowych. Ten poziom ligi z sezonu na sezon się podnosi? No wszyscy zawodnicy do tej pory grający w reprezentacji Iranu grali w lidze irańskiej. Teraz mamy dwóch zawodników, którzy będą grali w Skrze Bełchatów i w Weronie. Więc no jest to pewna taka też nowość dla zawodników z tego kraju. No trzeba powiedzieć, że moim zdaniem Irańczycy troszkę obniżyli loty, jeśli chodzi o poziom reprezentacji, dlatego że nawet chyba wszyscy kibice się ze mną zgodzą, że no Liga Światowa bynajmniej ostatnia nie poszła tak, jak tego oni by sami sobie życzyli. Najlepiej moim zdaniem grali pod wodzą Velasco i później rok po Velasco. To był chyba taki szczyt ich formy. Więc można powiedzieć, że Velasco z Irańczykami zrobił bardzo dużą robotę i tego Irańczycy są świadomi. Są to zawodnicy bardzo, bardzo waleczni, dla których reprezentacja ma bardzo duże również znaczenie, więc myślę, że ten progres będzie kontynuowany, bo no, rozmawiałem z wieloma ludźmi z Federacji Irańskiej i bardzo są nastawieni na rozwój siatkówki. Teraz duży nacisk kładą na rozwój siatkówki żeńskiej. Również dużą uwagę przykładają do rozwoju młodzieży, więc uważam, że ta siatkówka będzie rosła w siłę, dlatego że jest bardzo popularna. Atmosfera podczas meczów jest porównywalna do tego, co jest w Polsce, czy to jest zupełnie odmienna sytuacja? Ja bym porównał atmosferę meczów w Iranie z atmosferą grecką. W Iranie jest tylko i wyłącznie możliwość oglądania meczów przez mężczyzn.
I są hale, gdzie w hale wypełniają się 6 tysiącami męskich testosteronów pod wodzą liderów, bo każdy sektor ma swojego lidera i ten lider nakręca atmosferę i tam naprawdę można powiedzieć, że faktor hali ma duże znaczenie, bo nie ukrywam, że niektórzy z moich kolegów na niektórych halach grają w korkach, w zatyczkach do uszu, żeby nie słyszeć. Nie wiem, czy dopingu, czy tego, co na nich mówią, bo kibice są bardzo dobrze przygotowani przez swoich liderów. Można to porównać do pewnego spektaklu, że tam kibice mają swój świat i bardzo, bardzo takimi meczami żyją. To która atmosfera ci bardziej odpowiada? Polska atmosfera jest najprzyjemniejsza, bo możemy zobaczyć na trybunach rodziny z dziećmi bawiące się i najlepiej mi się grało i gra przed polską publicznością, najlepiej zdobywało się medale, więc muszę powiedzieć, że polska publiczność jest wspaniała, ale irańskie doświadczenie również jest bardzo ciekawe. Polska publiczność jest wspaniała, a jak przed Mistrzostwami Europy oceniasz szanse Polaków w tej rywalizacji już sportowej? Nie lubię strzelać. Ciężko jest strzelić, bo siatkówka jest taką no, nieprzewidywalną dyscypliną. Często widząc przygotowania, śledząc sparingi, uważamy, że coś nie idzie tak jakbyśmy tego sobie chcieli, a później przychodzą mistrzostwa, dobry start i dobra kontynuacja i fantastyczny wynik. Więc ja wierzę, że chłopaki przepracowali dobrze okres. Może ta Liga Światowa nie była taka, jaką byśmy sobie życzyli, dlatego że tam naprawdę nie było dużo czasu na to, żeby poznać się z trenerem, który ma inny styl prowadzenia zespołu, trzeba przywyknąć do jego treningów, więc myślę, że teraz mieli chłopaki więcej treningów. Mam nadzieję, że tylko no, wszyscy będą zdrowi, bo słyszymy, że pojawiły się pewne kontuzje zawodników, którzy grają w szóstce, więc mam nadzieję, że wszyscy będą zdrowi i gotowi na start. Na koniec pytanie, co przewidujesz naszym gdańskim lwom, czyli Lotosowi Treflowi na ten nadchodzący sezon? Ja życzę klubowi, żeby wrócił do tego fantastycznego sezonu 2 lata temu. Zespół był niespodzianką, prezentował się fenomenalnie. Więc takie miasto, taka hala, taka publiczność zasługuje na takie wyniki. I ja życzę, żeby te wyniki nie poprzestały tylko na Polsce, ale pokusić się również o podbój Europy, bo ostatni sezon troszkę tak pokazał, że na tle Europy słabo wypadliśmy, a warto by było się o tą Europę mocniej pobić.